Zajmę się teraz omówieniem zasady zachowania pędu w dwóch wymiarach. Weźmiemy sobie za przykład taką sytuację dwóch zderzających się kul. Mamy tutaj jedną kulkę o masie m. Powiedzmy, że tutaj mamy masę m równe 10 kg. I ta kula początkowo porusza się w prawo z prędkością 3 metry na sekundę. Czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć jej prędkość 3 metry na sekundę. To będzie kula A i wszystkie parametry dotyczące tej kuli będą podpisywane VA, PA i tak dalej. Prędkość VA, zapiszmy sobie tutaj VA równa się 3 metry na sekundę. Ta kula zderza się nie centralnie, nie tak, że kierunek zderzenia jest na przedłużeniu środków obu kul, z kulą B. Masa kuli B, zapiszmy tutaj, żeby już nie komplikować rysunku, wynosi 5 kg, czyli jest dwa razy mniejsza masa. I w wyniku tego zderzenia kula A zaczyna się poruszać trochę ku górze z prędkością o wartości 2 metry na sekundę. Wszystkie prędkości po zdarzeniu będę oznaczać z primem, czyli to jest VA prim i VA prim jest równe 2 metry na sekundę. Ten ruch wygląda tak, że w stosunku do kierunku poprzedniego i do osi X kąt prędkości VA prim, ten kąt alfa jest równy 30 stopni. Może nie tutaj, bo za chwilę już nic nie będzie widać. Alfa równa się 30 stopni. No i pytanie jest, w jaką stronę będzie się poruszała kula B i z jaką prędkością? To, co nas interesuje, to wszystko, co dotyczy kuli B, czyli mamy taki problem do rozwiązania. VB prim, bo to już jest po zderzeniu, równa się znak zapytania. Czyli interesują nas i wartość prędkości, i kierunek tej prędkości. Nie wiemy, czy to jest zderzenie sprężyste, czy niesprężyste, ale oczywiście możemy zastosować zasadę zachowania pędu. Z tym, że jest tutaj taki problem, że jak widać, nasza kula A po zderzeniu porusza się już nie wzdłuż osi X, czyli mamy już do rozpatrzenia problem w dwóch wymiarach. Zasady zachowania pędu wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y. Jak w takiej sytuacji postępujemy? No bardzo podobnie jak przy rzucie poziomem. Zupełnie niezależnie rozważymy zasadę zachowania pędu wzdłuż osi X i zasadę zachowania pędu wzdłuż osi Y. I w wyniku tego otrzymamy wartości prędkości wzdłuż tych dwóch osi. Później będziemy mogli złożyć tę sytuację i znaleźć prędkość kuli B po zderzeniu. Ale żeby to zrobić, to musimy prędkość VA rozłożyć na te dwie składowe VA prim. No więc narysujmy sobie składową wzdłuż osi X. To będzie VAX prim, VA wzdłuż osi X, więc X i prim, bo to już jest po zderzeniu. I VA Y prim po zderzeniu. Tutaj mamy kąt alfa i ten kąt alfa wynosi 30 stopni. No to teraz takich podstawowych rozważań trygonometrycznych możemy VAY i VAX znaleźć, bo nie trudno zauważyć, że
VAX do prim, oczywiście do VA prim, to jest kosinus 30 stopni i w takim razie VA x prim równa się VA prim kosinus 30 stopni. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2, czyli VA x prim jest równe VA prim razy można już od razu pierwiastek z 3 przez 2, a ponieważ VA prim to jest 2 metry na sekundę, no to 2 metry na sekundę razy pierwiastek z 3 przez 2 to jest pierwiastek z 3 metrów na sekundę. Zaznaczmy sobie tutaj to w ten sposób. Przyda nam się później, kiedy będziemy już stosować zasadę zachowania pędu. Analogicznie możemy znaleźć, może też na niebiesko, VAY prim, no bo zauważmy, że VAY prim do VA prim jest równe sinusowi 30 stopni. Sinus 30 stopni to jest 1 druga, no to VAY prim, wartość tej prędkości, to jest VA prim, czyli 2 metry na sekundę razy 1 druga, otrzymujemy 1 metr na sekundę. Też sobie to tutaj zapamiętajmy, za chwilkę nam się przyda. Dobrze, rozłożyliśmy sobie prędkości końcowe kuli A wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y i teraz możemy zająć się zapisywaniem zasady zachowania pędu, która będzie wyglądała wzdłuż osi X w następujący sposób. Czyli najpierw stosujemy zasadę zachowania pędu wzdłuż osi X. Pęd początkowy, czyli wszystko bez pędu wzdłuż osi X, musi być równy pędowi końcowemu, który sobie zaznaczymy P' wzdłuż osi X. Co rozumiemy za pęd początkowy? Pęd początkowy wzdłuż osi X, no to jest oczywiście pęd kuli A plus pęd kuli B wzdłuż osi X, czyli X i X. No i pęd kuli A wzdłuż osi X to jest masa tej kuli razy prędkość tej kuli przed zderzeniem. A pęd początkowy kuli B jest 0. Czyli pęd początkowy wzdłuż osi X to jest po prostu masa kuli A razy prędkość kuli w tym kierunku. Ile wynosi pęd końcowy wzdłuż osi X? Pęd końcowy wzdłuż osi X, Px prim, no to jest z kolei pęd końcowy wzdłuż osi X kuli A, Pax prim, plus pęd końcowy wzdłuż osi X kuli B. Jak teraz będzie sprawa wyglądała? No, pęd końcowy wzdłuż osi X kuli A to jest masa tej kuli razy prędkość kuli A, czyli Ax wzdłuż osi X po zderzeniu, czyli Vax prim. Do tego trzeba dodać masa kuli B razy prędkość wzdłuż osi X kuli B prim. No i teraz, żeby zastosować zasadę zachowania pędu, to trzeba ją tutaj może jeszcze raz wypisać wyraźnie. Pęd, albo właściwie już możemy wykorzystać to równanie, które jest tu. I obie strony, które już sobie wypisaliśmy, porównać. Czyli wstawiamy pęd wzdłuż osi X, a więc masa kuli A razy prędkość kuli A przed zderzeniem. Musi być równa. No i teraz to, co jest tutaj na górze, wstawiamy tu. To jest masa kuli A razy prędkość kuli A wzdłuż osi X prim plus
masa kuli B razy prędkość kuli B wzdłuż osi X prim. Stąd po przekształceniu możemy już otrzymać wartość składowej x kuli B po zderzeniu, czyli V x B prim będzie równe masa kuli A razy prędkość kuli A przed zderzeniem dzielone przez masa, o przepraszam bardzo, to trzeba zetrzeć, tutaj pomyłka, oczywiście, jeszcze raz, no więc masa, prędkość kuli B wzdłuż osi X po zderzeniu, czyli prim, jest równa masa kuli A razy prędkość kuli A, odjąć, masa kuli A razy prędkość kuli A po zderzeniu, czyli VAX prim, podzielone przez masę kuli. No dobrze, w takim razie możemy się zabrać za obliczenie tej prędkości. No i w takim razie będzie to wyglądało tak. Masa razy prędkość przed zderzeniem, czyli prędkość kuli B wzdłuż osi X po zderzeniu jest równa 10 kg razy 3 metry na sekundę, odjąć 10 kg razy VAX, a VAX mamy tutaj, przypominam, że już to obliczyliśmy, czyli to jest pierwiastek z 3 metrów na sekundę dzielone przez 5 kg. No, to wszystko można wykonać na kalkulatorze i z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku możecie to sprawdzić. Otrzymamy 2,54 metra na sekundę. To jest prędkość, wartość prędkości piłki B wzdłuż osi X. Można by to sobie naszkicować, w taki sposób zaznaczyć tę prędkość tutaj. O tak, wzdłuż osi X. No, to jest więcej niż 2 metry, nieco mniej niż 3. Na razie w ten sposób. O. Za chwilę poprawimy to lepiej. Dobrze, teraz trzeba się zająć z kolei znalezieniem prędkości kuli B wzdłuż osi Y. No i w tym celu oczywiście zapiszemy sobie zasadę zachowania pędu wzdłuż osi Y. Oddzielmy to. I teraz mamy wzdłuż osi Y. Pęd początkowy wzdłuż osi Y musi być równy pędowi końcowemu, czyli P' wzdłuż osi Y. Pęd początkowy wzdłuż osi Y to jest oczywiście pęd początkowy kuli A wzdłuż osi Y i pęd początkowy kuli B wzdłuż osi Y, a pęd końcowy to będzie pęd końcowy kuli A wzdłuż osi Y prim, bo po zderzeniu, plus pęd końcowy kuli B wzdłuż osi Y prim. Zauważmy, że zarówno pęd kuli A, jak i pęd kuli B przed zderzeniem są równe 0, czyli pęd początkowy wzdłuż osi Y jest równy 0. W takim razie mamy, że pęd kuli A wzdłuż osi Y po zderzeniu plus pęd kuli B wzdłuż osi Y po zderzeniu, czyli pęd kuli B wzdłuż osi Y po zderzeniu muszą być równe 0. Wstawiamy wzory na pędy, czyli mamy masa, duża masa, bo to masa kuli A, masa kuli A, masa kuli A wzdłuż osi Y razy prędkość po zderzeniu tej kuli wzdłuż osi Y musi być równa minus
masie kuli B wzdłuż osi i razy prędkość kuli B wzdłuż osi Y prim. W takim razie interesuje nas VBY prim, czyli VBY prim będzie równe minus masa kuli A razy prędkość wzdłuż osi Y prim dzielone przez masę kuli B. Masę, prędkość wzdłuż osi Y kuli A mamy tutaj na górze. O, możemy to wstawić. I w takim razie VBY prim równa się minus 10 razy 1, bo tam mamy 1 metr na sekundę, prawda? Tutaj są kilogramy, podzielone przez 5 kg. 10 na 5 daje 2 kg się skracają i w takim razie VBY prim, tak? VBY prim, można by na niebiesko, w jakim kolorze mamy tę kulę, zobaczmy, to w takim samym kolorze to przyjmie, na zielono, dobrze, czyli odpowiedź zrobimy też na zielono, VBY prim jest równe minus 2 metry na sekundę. Mamy prędkość, wartości prędkości i mamy te wartości prędkości wzdłuż obu osi. Możemy wrócić do naszego rysunku i w takim razie zaznaczyć wartości tych prędkości. To jest prędkość wzdłuż osi X, VBX prim. A tutaj prędkość wzdłuż osi Y, nieco mniejsza, VBY prim. W następnym filmie zobaczymy, jak w takim razie będzie wyglądała całkowita prędkość kuli.